Teraz mam przyjemność wielką przywitać moją siostrę rodzoną, Joannę, która podzieli się z wami, która wielokrotnie współpracowała ze mną, aż do momentu, kiedy nie wyszła za mąż i mieszka w Ameryce, ale teraz powraca i będziemy razem współdziałać. Zawsze jest moim osobistym proroczym stawiennikiem, która podzieli się, jak nasza dusza może kontrolować naszą wolę i jak ona walczyła w życiu swoim na żywych świadectwach, aby wola Boża stała się do jej życia i życia jej bliskich. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko moja siostra, ale to jest moja siostra bliźniaczka. Więc same teraz wiecie o tym, jak bliskie jest połączenie między nami. Jedno połączenie z góry przez Ducha Świętego, a jedno w ciele. Z powodu, że tak nas Bóg tutaj przyprowadził na tą ziemię. Która pierwsza. Zgodnie z przewidywaniami jestem to ja, 2 godziny urodziłam się wcześniej. Ale chciałam wam wszystkim powiedzieć, że Bóg wybrał moją siostrę Marię na lidera. Także tak to była w Królestwie Bożym. Ja chciałam powiedzieć, że Jezus powiedział, że napisano o mnie w zwoju księgi i ja przyszedłem, aby czynić wolę Twoją. To stwierdzenie Jezusa stało się kredem mojego życia. Ja zrozumiałam, że kiedy zostałam zrodzona z Jego Ducha i kiedy On zamieszkał we mnie, to pragnienie Ducha Świętego było to samo pragnienie Jezusa Chrystusa, abym czynić wolę mojego Ojca. I to głębokie pragnienie On włożył w moje serce. I jak wiecie, w życiu każdego z nas jest czas, kiedy ty się rodzisz z Jego Ducha i zaczynasz tą pielgrzymkę, bo ja nazywam to pielgrzymką. To zastało mnie w wieku, kiedy byłam studentką, studiowałam na Politechnice w Łodzi i byłam zaręczona z pewną osobą. Ten mężczyzna właśnie mieszkał w Nowym Sączu. Dlatego bardzo dziwię się, dlaczego Bóg nie pozwolił mi na ten związek i może dzisiaj byłabym razem z wami w tym kościele. Ale jak się okazało, wiecie, tak jak jest w życiu, kiedy ja dostąpiłam tej łaski nowonarodzenia, mój narzeczony niestety był niewierzącą osobą. Tak właściwie to nie wiedziałam o tym, dlatego że on uczęszczał ze mną także do kościoła katolickiego przed moim nowonarodzeniem i ja myślałam, że on w jakiś tam sposób wierzy w Boga. Z powodu daru proroctwa, którego Bóg udzielił mojej siostrze Marii, pewnego dnia Bóg prorokował przez nią i powiedział do mnie, że on nie jest w stanie połączyć 2 osób, które są tak daleko od siebie. On nie może być potrójnym sznurem. I wobec tego, kiedy ja mieszkałam wtedy na wschodzie Polski, skończyłam studia, wróciłam do tego miejsca zamieszkania, gdzie było w Lubieszowie. I on odwiedzał mnie. To był czas, trudny czas dla nas, kiedy nasza mama odeszła. I ja chciałam po prostu pomóc mojej siostrze, jej stan zdrowia nie był najlepszy wtedy. I ona właśnie była tą osobą, która przyniosła mi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, za co jestem mu wdzięczna. Jestem jej wdzięczna bardzo.
I okazało się, że podczas rozmowy z nim dowiedziałam się prawdy. Powiedział mi szczerze, że on po prostu nie wierzy. Ponieważ byłam bardzo związana z nim i oczywiście miałam plany na przyszłość, próbowałam ze wszelkich sił nawrócić go, my tak pospolicie mówimy, to znaczy przyprowadzić go do Pana i do wiary w Niego. Wiele osób głosiło mu Ewangelię, ale nie było skutku. W rozmowie ze mną zawsze mówił: Ty jesteś na pierwszym miejscu, a potem Bóg. I wiedziałam, że to nie jest to. Powiedział, że ja mogę przyjechać do tego pięknego miasta, uczęszczać do zboru, nie będzie robił mi żadnej przeciwności. Ale ja czytałam w Słowie Bożym, że Bóg mówi coś innego na temat związku małżeńskiego. To właśnie w Jego Słowie znalazłam, że jako wierząca osoba powinnam poślubić wierzącą osobę. W mojej desperacji udałam się do pastora Rutkowskiego, który był pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Lublinie na Rusałki. Mądry, starszy człowiek. I on powiedział: Joanno, ja nie mogę ci dać gwarancji, że jeśli poślubisz tą osobę, to ona będzie zbawiona i będziesz miała ciężkie życie, jeśli nie. Pamiętam ten dzień, kiedy Bóg przekonał nas do chrztu wodnego i dzień wcześniej, to miał być niedziela, dzień wcześniej niespodziewanie On przyjechał, aby mnie odwiedzić. Pamiętajcie, ten chrzest był wtedy raz w roku. Bóg nas przekonał, przygotowany, ja, moja siostra, jeszcze dwie osoby nawrócone. A tutaj przyjeżdża On. Pamiętam, nie było miejsca w naszym pomieszczeniu, w naszym apartamencie. I ja idę do toalety, padam na kolana i wołam: Boże, ja proszę Cię, aby On się zgodził, aby pojechać razem z nami autobusem na to wydarzenie. On się zgodził. To wydarzenie miało wielki wpływ na mnie. Pamiętam, jak po wyjściu z wody odczułam, że jestem inną osobą. Odczułam, że wszelkie jakiekolwiek powiązania, emocjonalne powiązania, uczuciowe z tą osobą, kompletnie zostałam uwolniona. I widziałam Jego, patrzącego na mnie, jakby widział inną osobę we mnie. Tak bez słów wróciliśmy do domu i ja odprowadziłam go na pociąg. Zanim wszedł do pociągu, powiedział do mnie: Jesteś zbyt droga, abym Cię mógł kupić. Tak, On chciał mi dać tu piękny dom w Nowym Sączu, żebym miała zakład, bo uczyłam się akurat odzieżownictwa, studiowałam na Politechnice. To wszystko, co sobie już zbudowałam w moich marzeniach, On miał mi do zaoferowania. I oczywiście uwielbiam góry. Ale tutaj On sam, Bóg przez Niego wypowiedział te prorocze słowa. Bowiem w moim sercu ja usłyszałam: drogą krwią jesteś wykupiona, aby uwielbiać mnie w ciele swoim. To był pewien okres czasu, kiedy w Koryntian znalazłam ten werset. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Drogą ceną jesteście wykupieni, aby wysławiać Jego w swoim ciele. I ja zrozumiałam, że ktoś kochał mnie bardziej i zapłacił wyższą cenę, której on nie był w stanie. I od tej pory należałam do Niego. Zajęło mi to jakiś czas, bo Bóg zabrał mnie do Niemiec na jeden rok
na okres jednego roku, gdzie pozwolił mi odwiedzić wiele kościołów i tam zwiastować i poznać wiele doktryn, ale wszędzie widziałam zbawionych ludzi chrzczonych Duchem Świętym. To był rok mojego umierania dla Niego, bowiem nigdy tego człowieka nie spotkałam w życiu i nigdy więcej się już nie komunikowałam. I to się stało. Dzisiaj zastanawiałam się, czy bym go poznała, gdybym go spotkała tutaj. Więc Słowo Boże przekonało mnie, Duch Święty przekonał mnie, wybrałam. I wtedy było to tak ciężkie przeżycie, że powiedziałam już więcej nigdy. Ja będę szła i będę czyniła tylko to, co On chce. Więc z moją siostrą kontynuowałam tą wędrówkę. Zaprowadził mnie potem, po roku bycia w Niemczech, następny na głos Pana, było proroctwo, udałyśmy się do Ameryki. Oczywiście Bóg otworzył nam ponad naturalny sposób drogę. Były to dwie niezamężne osoby i dostałyśmy obie wizy. My po prostu poszłyśmy na głos Pana. Miałyśmy Ewangelię i jak dzieci podążałyśmy za Nim. W ten sposób uczył nas. I będąc już w Ameryce, miałam drugie doświadczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, kobietom, każdej osobie jest ciężko być samemu. Więc jest to naturalne. Nawet Słowo Boże o tym mówi, że źle jest człowiekowi samemu. Dlatego Bóg daje partnerów, daje pomoc, aby ludzie w ten sposób byli zaspokajani też. I wtedy spotkałam drugą osobę. Osoba była w kościele wierzącą, gra na instrumencie. I przyszedł list z Polski. I w tym liście jakaś osoba, jakaś siostra miała wizję, że widziała mnie zaręczającą się. I z powodu tego, że ja w każdym bądź razie nigdy nie podchodziłam błagostkowo do takich informacji, ale w moim sercu ta osoba podobała mi się, służyła Bogu. W konsekwencji tego zaręczyłam się. Ale nie miałam w sercu pokoju podjąć ostateczną decyzję, aby wyjść za mąż. Aby zdobyć tą pewność, pewnego razu udałam się do pewnego kościoła na Manhattanie, gdzie właśnie pastorem była kobieta, misjonarka w przeszłości, która miała dar proroctwa. I pamiętam, jak jechałam subwayem z nim, bo oboje się zgodziliśmy, chcieliśmy potwierdzenie. Wiecie, trudno mi było szukać u mojej własnej siostry. Bowiem Bóg przez nią nic nie mówił na ten temat. I ja usłyszałam w sercu głos mówiący: nawet własne serce może człowieka zwieść. Zastanowiłam się nad tym. Przedstawiłam swoją sprawę, przedstawiliśmy swoją sprawę tej pastorowej z prośbą, aby modliła się o nas. I ona, po jakimś czasie wróciliśmy i ona mówi: ja nie mam żadnego słowa. Ale Bóg nie zostawił mnie z tym. Poza tym byłam już udręczona tą niepewnością i chciałam naprawdę rozwiązania. Ja mówię, bo ja chcę pokazać wam, jak w różny sposób Bóg działa. I wtedy okazało się, że pastor Kościoła Polskiego, dla którego pracowałam, ma sen i widzi mnie biegnącą i widzi, jak w tego snu, że diabeł za mną goni. A wiecie, że Słowo Boże mówi: uciekajcie przed wszeczeństwem, tak?
Ja goniłam, a ten diabeł za mną. I on mówi, wiesz co Bóg mi powiedział? Że jeśli poślubisz tego człowieka, to będziesz nieszczęśliwa. A jeżeli nie, to będziesz błogosławiona. I ja się zastanawiałam, no jak to jest? Ja poszłam do proroka, szukałam odpowiedzi u proroka, a tutaj pastor dostaje taki sen. I wtedy Duch Święty skierował mnie do Słowa Bożego. Zawsze do Słowa Bożego. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. To Bóg dał autorytet pastorom, aby czuwali nad duszami waszymi. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego? Dlatego Bóg mówi, bądźcie im posłuszni. Oni odpowiedzą za was przed Bogiem, ale przez nich Bóg będzie działał, bo Bóg dał im autorytet. I zaręczyny były rozwiązane. Pomyślałam sobie wtedy, nigdy więcej. Ale mijały lata, potem była Filadelfia, mój stan zdrowia bardzo się pogorszył. Byłam na etapie, przygotowano dla mnie papiery już w Filadelfii na stałego pracownika, ale ja byłam bardzo chora. Nie mogłam opuścić, wtedy już byłam w Szczecinie z moją siostrą. I pewnego dnia pamiętam, moja siostra była w Kanadzie, usługiwała w polskich zborach. A ja modliłam się z grupą osób i po przyjściu do domu, nie wiem dlaczego, zaczęłam wołać do Boga. Boże, nie jestem w stanie iść i pracować dla Ciebie na niebie Pańskim. Ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję człowieka, który by mi pomógł. Straciłam licencję do pracy, straciłam wszystko. I ja bym chciała, żeby ten człowiek miał syna 12-letniego. Dlatego, że moje przyjaciółki, z którymi się modliłam, miały dzieci w takim wieku. I to był koniec mojej modlitwy. Za 2 dni idę na zgromadzenie, żeby się modlić, bo kontynuowałyśmy modlitwę za Marię. I sekretarka naszej misji przynosi e-mail. E-mail jest z Ameryki. Zaznaczam, że nie powiedziałam o żadnym kraju. I wtedy w tym e-mailu historia wygląda tak. Mojego męża odwiedza pewna misjonarka z osobą, która była edytorem jego książek, bo on pisał wiele książek. I wtedy mój mąż zwierzył się tej misjonarce, że spędza noce w naturze z synem 12-letnim. I woła do Boga o żonę dla niego, aby mieć pomoc, aby wychować jego syna. Ta misjonarka nic nie powiedziała. I tej nocy, kiedy była w swoim pomieszczeniu, Bóg obudził ją. Takie małe pomieszczenie oddzielne dla gości, w którym przebywały te osoby. I ona ma wizję, widzi twarz moją, ale pamiętajcie, ja mam bliźniaczkę. I słyszy głos, mówi, werbalny głos mówiący do niej, że Joanna powinna być żoną Lindsaya. Następnego dnia mój mąż był również
pastorem, baptystycznym pastorem, więc ona nie wiedziała, jak mój mąż zareaguje na takie ponadnaturalne stwierdzenie. Chociaż on był bardzo charyzmatyczny, bo to o niczym nie świadczy. No i ona mu o tym powiedziała i on od razu był zainteresowany. Więc zajęło jej miesiąc czasu, zanim ona wróciła do Seattle, tam gdzie mieszkała, znalazła e-mail do naszej misji i wysłała ten e-mail. To znaczy opisując całą historię, a ja dopiero było to 2 dni po mojej modlitwie. Co chciałam powiedzieć? Wydarzenie wykonało się, kiedy ja jeszcze nawet nie prosiłam Boga. Ale kiedy e-mail przyszedł, to już było 2 dni po mojej prośbie. To chyba była jedna z najszybciej odpowiedzianej modlitwy w moim życiu. Więc jest decyzja. Okazało się, że mój mąż jest dużo starszy ode mnie. Decyzja. Powinnam jechać, czekać i jechać i kontynuować moją ministrę w Filadelfii? Czy poślubić tego człowieka? I powiedziałam, Boże, ja nie jestem w stanie jako kobieta poślubić kogoś, kogo nie kocham. I w tym samym momencie, kiedy wypowiedziałam te słowa, ja dostałam ponadnaturalną miłość do tego człowieka. I wiedziałam, że to jest Bóg, bo nie pociągała mi jego fizyczny wygląd, tak naprawdę go nie znałam, zrozumcie. Ale żeby podjąć taki krok wiary, ja potrzebowałam tego znaku od Pana. Zajęło parę miesięcy, kiedy mnie zdyskwalifikowano do jakiejkolwiek pracy w Polsce. Moja siostra kupiła mi suknię ślubną. Mój przyszły mąż już przygotował pierścionek w Kanadzie. I ja z torbą i z moją siostrą pod koniec kwietnia przyjeżdżamy, aby poślubić mojego męża. I kiedy wjeżdżamy do Ameryki, mąż czeka i jego syn z kwiatami i mój mąż daje kwiat mojej siostrze. Humoru i to rozładowało całą sytuację na początek. Tak jak to dzieje się dzisiaj. Tak więc moja siostra zwróciła mi te kwiaty i dostała kwiaty od Daniela. I zaślubiłam go. Wiecie? Biblia mówi, że ci, którzy służą w domu Pana, wydają owoce nawet i w starości. Ja zrozumiałam, że mój mąż potrzebował pomoc, aby mógł wydawać owoce jeszcze w starości. Dlatego z powodu tego, kim był w tym kraju i co robił, miał szeroki wpływ. Ale zawsze, nawet jeśli głosił na konferencjach czy w radio o sekularnych sprawach, o cenach ropy czy o ekonomice, na koniec był zawsze message o zbawieniu. Co jest najbardziej ważne? I tak powstało wiele DVDs i innych materiałów, które zawierały zawsze najważniejszą informację. To jest, jak być zbawionym. I to dodawało mi, byłam w innym miejscu. Ale to było bardzo poważne zadanie, bo z tym związało się wiele rzeczy.
Ja potem zrozumiałam, dlaczego właśnie musiałam ja być tą osobą. Bowiem Bóg przez to, co przeszłam w moim życiu, przygotował mnie na to, że byłam w stanie wytrwać w wielu sytuacjach. Ale przyszedł czas, kiedy będąc w szpitalu w Tijuanie, bo tam nas Bóg też powołał, mój mąż był też tam kapłanem i ja pomagałam mu w pracy. Spędzaliśmy wiele miesięcy tam każdego roku. Kiedy stwierdzono u mojego męża raka. Był to bardzo niezwykłe, nieoczekiwane, bo trudno było tą przyczynę jego bólu znaleźć. I okazało się, że to był rak limfomy. I mimo, że poszczególne procedury, które były stosowane dla niego, dawały efekty, w moim mężu była niesamowita chęć, aby pójść i być z Bogiem, aby pójść do nieba. I pamiętam dzień, kiedy przyszedł lekarz i rozmawiał z nami, który był zresztą dyrektorem tej kliniki. I Lindsay mówi, co jest złego w tym, że ja chcę iść i być z Panem. A ja mówię, a ja chcę, abyś tu żył tu i był ze mną. Więc ten lekarz powiedział, pozwólmy Bogu zadecydować o tym. I pamiętam, powiedział, przecież my się modlimy każdego dnia, niech się stanie Twoja wola. Wtedy ja pomyślałam, powiedział mądrze, to jest prawda. Ja mogę zgodzić się z tym, niech się stanie Jego wola. W podświadomości myślałam, że to będzie moja wola. I wiecie, Bóg wieloma sposobami przemawiał do mnie. Kilka dni przed odwołaniem Go, zabraniem Go, dał mojemu mężowi pieśń, której nigdy nie śpiewał, a lubiał śpiewać, że tutaj ziemia już nie jest więcej jego domem. I mówił o aniołach, które czekają na Niego i na Jezusa, najlepszego przyjaciela. Pamiętam dzień, kiedy powiedział do mnie, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. A ja mówię, Lindsay, przecież to jest napisane w Słowie Bożym. I przyszedł moment, kiedy oficjalnie poprosił mnie, abym zwolniła go z obietnicy, że będzie troszczył się o mnie. I żył tak długo, aż Pan Jezus przyjdzie. Jego pragnieniem i modlitwą każdego dnia było, żeby dostąpić tej łaski, żeby żyć tak długo, aż Jezus Chrystus przyjdzie nas i pochwyci nas w obłokach. Wiedziałam, że pragnienie Jego serca jest prawidłowym, że niebo jest lepszym miejscem. Wiedziałam w swoim sercu, że nie mam prawa Go trzymać dłużej. Nie chciał, żeby się o Niego modlić, bo wiedział, że modlitwy moje i mojej siostry będą Go trzymać na ziemi. Ale nie mogłam zrozumieć, jak Bóg człowiekowi, który 60 lat modli się o to, aby żyć długo tak, jak On przyjdzie i Go zabiera. I wtedy poszłam, udałam się do Słowa Bożego i czytam znowu. Na głos trąby, najpierw ci, którzy zasnęli w Panu, a potem ci, którzy ciągle są tutaj, żywi. Razem i to słowo razem zostaną pochwyceni na spotkanie Pana, aż On przyjdzie. I wtedy ja zrozumiałam, że ta obietnica, że my razem będziemy pochwyceni, jest ciągle aktualna. Dlatego jak mówiłam na pogrzebie, składałam świadectwo naszego życia. Powiedziałam, że moja historia się jeszcze nie skończyła. Że ja czekam jeszcze na ten dzień,
kiedy na głos trąby on i ja razem będziemy pochwyceni na spotkanie z umiłowanym Jezusem. Zgodzić się z wolą Bożą. Jeszcze wielu rzeczy nie widzę. Dlaczego Bóg tak postanowił? Ale jedno wiem, że dzisiaj nie było mnie bez wami. Bo 5 lat nie mogłam być w tym kraju. Ja wiem, że On się nigdy nie myli. Ja wiem, że On współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I ja wiem, że jest warto Mu zaufać w każdej sytuacji. Dlatego, że On jest dobry Bogiem. Może staniemy, moi drodzy, trochę rozprostujemy się. Ja miałam przyjemność jechać tutaj do was. Pastor mnie podwoził waszego zboru. I wywiązała się taka, usiądźmy, taka rozmowa. Pastor mówi, bo wiesz, Maria, u nas to w okolicy, jeśli chodzi o tą służbę kobiet, to są różne podejścia. No ja jako pastor tego zboru to już tą sprawę przedstawiam wiele lat. I stoję na tym słowie, ale nie zawsze to jest mile słyszane i widziane. I z tego tytułu też miałem dużo problemów. I staram się utrzymywać relacje ze wszystkimi, budować jako tu prezbiter okręgowy kościoły. Ale w moim sercu jest zawsze, aby Kościół Jezusa Chrystusa poznał prawdę o tym, że Bóg nie ma względu na osobę, że w Jezusie Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety. Kiedy ja narodziłam się na nowo 40 lat temu, w moim przeświadczeniu i to, co było pragnieniem mojego serca, to robić było karierę medyczną. Ale Bóg miał inne plany, jeśli chodzi o skupienie mojej uwagi. Pracowałam jako lekarz wiele lat. Zrobiłam nawet 2 z medycyny. Ale, tak nawiasem mówiąc, od początku wyraźnie mówił do mnie, po otrzymaniu daru proroczego w 2 roku po nawróceniu, że chce mnie oddzielić dla siebie, dla pracy pańskiej. My wiele razy słyszymy i powtarzamy Słowo Boże, że myśli nasze to nie myśli Boże, a plany nasze to nie plany Boże, a drogi nasze to nie drogi Boże. I zwykle, i wiele razy tak jest. W moim przypadku ja powiedziałam do Boga, Panie, to jest zbyt odpowiedzialne. Jako lekarz miałam bardzo odpowiedzialny zawód, kiedy walczyłam o życie ludzi, ale kiedy popatrzyłam na odpowiedzialność w stosunku do ciała Chrystusa, że ode mnie może zależeć, czy człowiek będzie z Bogiem, a może odejdzie od Boga, to przeszywało mnie taki Boży lęk, nazywam to taki Boża bojaźń. Panie, czy rzeczywiście ja się do tego nadaję? Wiele razy słyszymy o tak zwanych samowzwańczych
wejściach w służbę i czytamy o tym również, co się działo z Boże w Tiatyrze, ale to się dzieje też nagminnie w ciele Jezusa Chrystusa. Ale wiele razy, jeśli chodzi o kobiety, słyszymy, że kobiety, które są obdarowane od Boga talentami i darami Ducha Bożego, jest nad nimi namaszczenie, powołanie, aby służyć w ciele Chrystusa, nie mają otwartej drogi, nie mają otwartej przestrzeni do tego. W moim życiu spotkałam się z wielkimi prześladowaniami na przestrzeni tych 40 lat, które trwają jeszcze do dzisiaj czasami. Ze strony zarówno kobiet, co mnie dziwiło, ale również zarówno mężczyzn. Jezus nie miał żadnych uprzedzeń w stosunku do płci. Jezus powiedział, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jezus nie stosował podwójnych norm wykluczenia, ograniczenia, przeznaczenia w Bogu. Nic w tym dziwnego, że kobiety znalazły się jako pierwsze przy kołysce i znalazły się jako pierwsze przy krzyżu, kiedy umierał. I jako pierwsze, kiedy zmartwychwstał. Nigdy wcześniej nie spotkały takiego mężczyzny w swoim życiu, jakim był Jezus. Nigdy wcześniej takiego nie było. I dzisiaj chcę powiedzieć na temat służby kobiet z pozycji Pana Jezusa. Bo to jest najistotniejsze. Słowo Boże mówi list do Efezjan, 4 rozdział, że to Jezus powołuje do służb, do pięciorakiej służby. A więc to nie robi człowiek. To nie człowiek o tym decyduje. Dlatego my nie mamy prawa ingerować w to, co postanawia sam Bóg. Ponieważ świadomie czy nieświadomie przeciwstawiamy się woli samego Boga. Pamiętam ten dzień, kiedy byłam już zmęczona, kiedy nauczałam Słowa Bożego, głosiłam, modliłam się o ludzi. Najbardziej prześladowano mnie z powodu, że kobietą jestem i nauczam. Zawsze robiłam to jako przesłanie prorocze, ale było to nauczanie, nie tylko głoszenie. Jeżeli masz presję wiele lat, to w pewnym momencie coś się z tobą dzieje, że chcesz mieć wreszcie spokój. Pamiętam, ja wyjeżdżałam wtedy na misję na Ukrainę. To były lata 80. I wyjeżdżałam wtedy na misję do Białorusi. To był bardzo trudny czas. Żeby wyjechać w ogóle, to trzeba było kilka dni stać w kolejce po bilet, a 3 miesiące, żeby dostać bilet i móc wyjechać. Bilet dostawałeś dopiero na 3. miesiąc. I kiedy ja przyjechałam z jednym bratem, miałam jechać, mój pastor oddelegował mnie i powiedział 2 rzeczy. Pamiętaj, byłam wtedy pracownikiem szkoły biblijnej w Szczecinie. Pamiętaj o 2 rzeczach. Bądź autentyczna i pamiętaj, że w Jezusie Chrystusie jesteś powołana i masz wykonać zadanie, które zostało ci powierzone. Bez względu na cenę, jaką zapłacisz. I on mi dał bardzo dużo książek chrześcijańskich i Biblii. Pomogli mi to do pociągu włożyć. Ja przyjechałam do miasta Hrubieszów. I tutaj mam sytuację z obecnym pastorem zboru, którego ja budowałam, jakby mu przekazałam. I on do mnie mówi, że ty nie możesz jechać na Ukrainę, a nie Białoruś. Ty powinnaś odpoczywać, wziąć Biblię, poczytać sobie, pomodlić za ludzi. To nie jest dla ciebie, to nie jest dla kobiety. Ale ja mówię, ale ja już postanowiłam, ja już jestem w kościele oddzielona, gdzie jestem pracownikiem i ja chcę wypełnić zadanie. Miało ze mną jechać 15 osób. Ale kiedy ten przywódca przyszedł do mnie
i wyciągnął rękę w kierunku moim i chciał mnie bić, to wtedy jego ręka się zatrzymała. Pan ją zatrzymał. Ale we mnie wstąpił ogromny lęk. I wtedy pamiętam tą noc, że ja nie mogłam całą noc przespać. W związku z tym, kiedy rano wstaję, myślę o jednym. Postanawiam dalej wykonać to, z czym Bóg mnie posyła, no ale jak ja te Biblię, te książki będę nieść, to jest niemożliwe. I wtedy puka do drzwi jeden brat, potem był pastorem zboru następnego, które budowaliśmy z moją siostrą. I on do mnie przychodzi. Bóg mi powiedział, że ja mam być jak Elizeusz dla Eliasza. I ja jestem gotowy i jadę z siostrą. I ja mówię, to wspaniale, bo będzie kto miał nosić Biblię. Kiedy znalazłyśmy się w hełmie, okazuje się, że tłum ludzi mówią, że oni tutaj czekają, żeby kupić bilety, no a mówi mi, 3 miesiące trzeba czekać na jazdę. No ale chwileczkę, ja jestem położona ręką. Bóg mnie posyła wykonać zadanie, więc ja nie mogę się cofać. Słowo Boże mówi, że ci, którzy są, pielgrzymują w wierze, oni nigdy się nie cofają. Amen. Więc wysyłam brata, mówię, to idź do tego konduktora i zapytaj, czy może nas weźmie. A tam tłum ludzi. Wychodzi konduktor i mówi, dzisiaj jeszcze wezmę tylko jedną osobę. I wskazuje na tego brata, a ja jestem na dworcu i modlę się na głos w innych językach. A on mówi, ale ja jeszcze jej mam, jestem z jedną kobietą. To dobrze, jeszcze tą kobietę. I na tym się wszystko skończyło. To jest jedna z tysięcy historii, które w życiu mnie spotkały. Jak Duch ponadnaturalnie prowadzi kobietę w służbie, aby mogła wykonać dzięki Jego łasce to, co Bóg powierzył. A więc moja koncentracja była nigdy na mnie samej. Ale Panie, ja chcę zrobić to, czego ode mnie oczekujesz. I pamiętam, kiedy On przyszedł, to sama nie mogłam w pierwszym momencie uwierzyć, że ja naprawdę jadę. Ale On mówi, to nie jest żart. My jedziemy. Ale kiedy zajechaliśmy, okazuje się, że tam pozmieniano adresy do człowieka, do którego miałam trafić. I szliśmy z tymi torbami, na koniec zajechaliśmy autobusem. Pytamy policjanta, gdzie jest ten adres. On mówi, nie ma, bo jest pozmieniany. Ale jedź w tym kierunku na koniec stacji. Idź i szukaj tego domu. Więc zajechaliśmy, wchodzimy do jednego domu, głosimy Ewangelię, rodzina zbawiona. Padają na kolana, płaczą. Do drugiego domu, rodzina zbawiona. Kilkanaście domów przeszliśmy. Aż wreszcie wchodzę na podwórko, a na tym podwórku widzę tego człowieka, który mnie zaprosił na Ukrainę, do zboru. Ten człowiek mógłby w każdej chwili wyjechać do pracy i prawdopodobnie ja bym ominęła ten dom, bo nikt mnie wcześniej nie widział i nie znał, ani ja nikogo. Ale Bóg miał tu w tym wszystkim swój plan. A Jego plan jest zawsze doskonały. Czasami tylko człowiek psuje ten plan. Poprzez nieposłuszeństwo. I pamiętam ten dzień, kiedy zaprowadził nas do zboru. Te zbory na Ukrainie to były bardzo duże, kilka tysięcy ludzi. I pastor zaprosił mojego ucznia, ten, który nosił, żeby on usłużył, a ja stałam z boku. I skończyło się jego usługa i on podchodzi do mnie, pastor mówi, ja nie mogę siostry poprosić, bo siostra nie spełnia wymogów. A ja pytam, jakie wymogi? Po pierwsze, siostra jest kobietą, po drugie jest spodnia, a po trzecie nie ma chustki. Ale to nie było celowe, że ja nie zostawiłam, że ja nie wzięłam chustki czy spodni. Ja po prostu pakując się, i to już w Rubieszowie, po drodze ja zapomniałam. Więc pomyślałam, że rzeczywiście wymogów nie ma, ale ja mówię, no ale pastorze, ale Bóg jest w stanie nawet użyć osła. On mówi, no tak, ale to było kiedyś. A dzisiaj jest inaczej. Więc po
Pomyślałam, zadałam Bogu wtedy w sercu pytanie, to Panie, to co ja tu w ogóle robię? On mówi, jutro otworzę Ci drzwi. I ja zrozumiałam, że jeśli Bóg chce otworzyć drzwi, to On otworzy. Tak jak jest w przypadku tej konferencji. Kiedy pastorowa z liderem się modliły i Bóg im wskazał na moją osobę. Ale pastor mówi, ale to ja też poddałem propozycję pastor Marii. To ja wtedy zrozumiałam, że naprawdę pastor jest za służbą kobiet. Ponieważ ja nigdy nie patrzyłam na siebie w swoim życiu, że ja służę Bogu. Zawsze myślałam i żyłam tym, że ja prezentuję służbę kobiet i zawsze miałam pragnienie, aby Bóg przez moją służbę pobudził do służby wiele, wiele kobiet. Całe życie, kiedy prorokowano do mnie, to prorokowano o dwóch rzeczach, że Bóg powołuje mnie do wzbudzenia chwały Bożej, a druga rzecz do tego, aby wzbudzić kobiety Boże do służby. Amen. Ja pamiętam te czasy, kiedy nie było tak jak teraz wielu kobiet w służbie. Więc to zmaganie się z przeciwnościami było bardziej silne i bardziej mocne. W sensie, że wielokrotnie niesłusznie nawet człowiek był przez to źle potraktowany i źle oceniony. Ale pamiętam ten dzień, że ja rano wyjeżdżam do mojej kuzynki autobusem, zwiastuję tej rodzinie na Ukrainie Ewangelię, wracam późno, jest spotkanie w kościele i znowu pastor prosi mojego brata, mojego ucznia, żeby on słowem się podzielił. Ale ja mówię, no ja słyszałam głos, Panie. A Duch Święty mówi, poczekaj. I nastąpiła przerwa i po tej przerwie pastor mówi, a teraz poprosimy, co Bóg będzie chciał do nas mówić przez siostrę Marię. I wtedy zaczęło się. Przyszła chwała Boża i nastąpiło nie tylko głoszenie proroczo, ale nastąpiło niesamowite, cudowne uzdrowienie w czasie posługi. I ja zrozumiałam, że to jest znak od Boga, który chce podnieść mojego ducha, który przed chwilą był stłumiony, żeby móc iść dalej. I tak pojechałam wtedy na Białoruś i znowu moja koleżanka wyszła za mąż, za człowieka, który znał dobrze język polski i był tłumaczem. I on był starszym w jednym zborze. I on zaprasza mnie do tego zboru, żeby usłużyć żonom. I przed moją usługą jest narada starszych i diakonów. Czy siostrę Marię Dąbrowską dopuścić do kazalnicy, czy nie? Pamiętam, od razu powiedziano, że mój uczeń podzieli się świadectwem, ale o mnie była walka. Ten osoba, która mnie tłumaczyła, mówiła, że on się jak znalazł, jak na jakimś widowisku, gdzie jedna strona mówiła przeciwko, a druga mówiła za. I to za przeważyło. I dzięki temu Bóg dał mi łaskę mówić do tego zboru. Zbór był taki, że kobiety po jednej stronie w chustkach, spódnicach i sukienkach, mężczyźni po drugiej i jeszcze na górze, wiecie, takie było podium i tam byli starsi diakoni, ludzie usługujący. No więc kiedy podzielił się mój uczeń, poproszony, to ja wtedy mówię do Ducha Świętego, to jak już mnie tutaj wpuściłeś, to bądź ze mną do końca. I ja zaczęłam głosić proroczo. Okazuje się, że ten zbór przeżywał kryzys. 3 miesiące mieli post.
I oni myśleli w ten sposób, że Bóg przyśle tu mężczyznę znanego w służbie i on udzieli im między innymi odpowiedzi. A tu staje chuda, młoda wtedy, przecież ja miałam 20, koło 30, może przed 30 byłam, osoba bez chustki, spodnia i ona będzie mówić do zboru. To się nie mogło stać naturalnie. Ponieważ w tym zborze nigdy jeszcze kobieta nie usługiwała. Raz w chustce dzieliła się z Finlandii świadectwem. A więc są przeszkody duchowe i z tego wynikające przeszkody fizyczne. Człowiek sam z siebie nic nie może. Jego możliwości są ograniczone. Kobieta potrzebuje poznać Boga, który jest wielki i nieograniczony w swoim działaniu. Boga, który rozwala wszelkie bariery, aby ustanowić to, co jest w jego sercu. Aby powołać to, co jest w jego sercu, kto jest w jego sercu. Pamiętam ten czas, że kiedy skończyliśmy, wszyscy padli na kolana, od góry do dołu. I zaczęli płakać i pokutować. Pamiętam, jak zobaczyłam twarz Pana Jezusa, który płakał. A potem poproszono mnie, żeby pomodlić się o osoby, które były nieuleczalnie chore. Wzięto mnie na dół i wszystkie były momentalnie cudownie uzdrowione przez Pana. I wtedy przyszli starsi do mnie. I oni skłonęli swoje głowy przede mną. I powiedzieli: siostro, dzisiaj Bóg publicznie zawstydził nas na oczach całego zboru. Bo dzisiaj zrozumieliśmy, że Bóg może użyć każdego. To jest największa lekcja, jaką odebraliśmy w poście. Otrzymaliśmy wszystkie odpowiedzi na wszystkie punkty. I wiemy na 100%, że jest to Bóg. Bo nikt by z nas po ludzku Ciebie nie wybrał. Dlatego Słowo Boże mówi, że Jezus chce wzmocnić dzisiaj pozycję kobiet. Ale ja myślałam, a to taki jeden incydent się zdarzył, ponadnaturalny. Ale następnego dnia ta sama sytuacja. Inny duży zbór i otwarte drzwi przed Pana. A potem spotkanie dla liderów i 45 minut chwała Boża stąpiła i wszyscy w tym czasie byli uzdrowieni i uwolnieni z każdego rodzaju chorób. Każdy otrzymał odpowiedź. Ludzie na krzesłach trzymali się po bokach, upadali bokiem, tak jak Ezechiel, twarzą. 45 minut. I potem ta chwała Boża w obłoku odeszła. I zobaczyłam przemienionych ludzi, co jest najważniejsze. Świadectwo za świadectwem. To była nagroda za cenę posłuszeństwa. Jezus dzisiaj chce wzmocnić pozycję kobiet. Chce pokazać Kościołowi, co on tak naprawdę myśli, on, na temat kobiet. Bo to nie jest ważne, co ja myślę, co człowiek myśli. Ale jest ważne, co sam Bóg o tym wszystkim sądzi. I kiedy my czytamy wersety odnośnie kobiet w Biblii, my nie tylko uczymy się więcej o kobietach, ale my tak naprawdę uczymy się więcej o Bogu. Bo kiedy otworzysz Ewangelię, otworzysz, to zobaczysz, ile przypowieści jest o kobietach. Ile tekstu biblijnego jest o kobietach. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek się nad tym zastanawiał. Jezus zburzył już mur nieprzyjaźni 2000 lat temu. Między Grekiem a Żydem, między niewolnikiem a scytą, między kobietą a mężczyzną i stworzył jednego nowego człowieka. Bo
Bogu nigdy nie chodzi o człowieka jako ciało. Jemu zawsze, kiedy patrzy na służbę dla Niego, On widzi służbę Ducha. Na ile człowiek podda się Duchowi Świętemu, na ile człowiek będzie codziennie napełniał się Duchem Świętym, na ile człowiek będzie odpowiadał na wezwanie Boga, na ile człowiek zgodzi się z powołaniem Boga, na tyle będzie w stanie przy pomocy Ducha Świętego wypełnić swoje przeznaczenie. Pewnego dnia ja zrozumiałam, że życie wieczne w Chrystusie jest najważniejszą rzeczą, ale wypełnić Boże przeznaczenie na tym świecie, do mojego życia, to jest to, czego Bóg oczekuje od każdego z nas. I On powiedział, albowiem On jest naszym pokojem, On sprawił, że z dwojga powstała jedność i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój k tym, którzy są blisko. Amen. Amen. Jest napisane, moi drodzy, że wszyscy mamy budować się wespół w dom duchowy. Dlatego ten werset z Galacjan listu, 3 rozdział, 26-29. To jest następny werset, który był pieczęcią żywą Ducha Świętego na moim osobistym życiu. Że wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę. Ale nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety w Chrystusie. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnic. Te wszystkie, to całe dziedzictwo, które mamy w Chrystusie, należy się dla mężczyzn i kobiet. Aby zrozumieć ten problem, o którym ciągle opowiadamy, należy troszeczkę zwrócić się w kierunku historii. Prześladowanie w moim życiu było falami i nigdy ode mnie nie odchodziło. Stosy listów z pogróżkami, że idę do piekła. Stosy e-maili, dlatego że jestem pastorem, to znaczy idę do piekła. Ale ja pracowałam przez 35 lat na Niwie Pańskiej, budując zbory od zera i nigdy nie chciałam być pastorem, ale pewnego dnia, kiedy jadę do Izraela, przychodzi do mnie jeden, drugi prorok i mówi: Maria, Bóg powołał ciebie do tego, abyś była pastorem. Jeśli będziesz przed tym uciekać, odejdziesz od Jego woli i Bóg za tobą nie stanie. I w tym momencie ogarnęła mnie święta bojaźń, bo akurat w tym czasie zdawałam sobie sprawę, że potrzebuję zarejestrować Kościół. Ale w mojej głowie gdzieś z tyłu było, że ja znowu komuś to oddam. Ale wiedziałam, że Kościół nie jest jeszcze przygotowany, żeby komuś go powierzyć. A z drugiej strony Bóg pozamykał wszystkie drogi. Musiałam zamknąć misję. Zrobił to w sposób spektakularny, aby tylko otworzyć nowy kościół. Bo ja już powiedziałam do Boga, to ja już następnego kościoła nie chcę budować. Bo to za drogo mnie kosztowało, Boże. Ale Bóg miał inny plan. I trzeba było swoją duszę poddać temu, co chciał Bóg. Bo Słowo Boże mówi, posłuszeństwa dla mojego głosu chcę, a nie ofiary. Kiedy jesteśmy w posłuszeństwie z Bogiem, On staje za nami.
Nie ma służby, żadna służba nie jest możliwa i nie może być efektywna, kiedy nie wiesz, że jesteś powołany do tego przez samego Boga oraz nie masz świadomości, że Bóg za tobą stoi. Bo będziesz chwiejny tak jak Saul i w pewnym momencie niestety nie podołasz. A więc, kiedy patrzysz na Słowo Boże, pomiędzy Starym Testamentem, Księgą Malachiasza a Mateusza jest przedział około 400 lat. My, protestanci, nazywamy te lata, że to są lata milczenia. I pomiędzy Księgą Malachiasza a Księgą Mateusza zaczęła się nowa religia, która się nazywa judaizmem. Ale to nie jest prawo mojżeszowe Starego Testamentu. To jest religia zbudowana na prawie Starego Testamentu, ale są tam rzeczy dodane. Stary Testament zawsze kojarzy nam się z 10 przykazaniami, zasadami i prawami Bożymi. Moi drodzy, i prawami Lewitów. W Starym Testamencie masz ich w sumie 217. Ale zanim Jezus chodził po ziemi, było ich aż 647. Pytanie jest, dlaczego tak było? W Starym Testamencie zauważysz, że nie było sadyceuszy i faryzeuszy, którzy byli przywódcami sekty religijnej zwanej judaizmem. I kiedy Jezus nie chodził po ziemi, to my nazwaliśmy to prawem Starego Testamentu, Mojżesza. Ale kiedy Jezus już chodził po ziemi, to stosowano prawo, co nazywało się judaizmem. W pierwszym wieku w Izraelu nie było grupy bardziej uciskanej niż kobiety. Uważano je, że są obywatelami drugiej kategorii, podobnie jak niewolnicy. Praktycznie nie miały one żadnych praw, żadnego szacunku, nie miały prawa głosu. Były rzeczywistą własnością mężczyzn. Nie mogły posiadać domu. Nie pozwalano, aby miały jakąkolwiek albo niewielką edukację. A jeśli rodzina miała dziewczynkę i chłopca, chłopiec chodził do szkoły, aby się uczyć, a dziewczynki pozostawały w domu przy matce. Na przykład tak jak kobiety w Afganistanie przed tą amerykańską inwazją. Żydówki miały zakaz rozmawiania z mężczyznami. Wymagano od nich zakrywania twarzy, gdy wychodziły z domu. A jeżeli kobieta była przyłapana z odsłoniętą twarzą w miejscu publicznym, to był powód do rozwodu dla mężczyzn. Prowadziły dom, opiekowały się dziećmi, służyły woli męża. Jeżeli mężczyzna przychodził do domu na przykład na kolację, kobieta musiała jeść w innym pomieszczeniu. Podała obiad, ale nie jadła razem z nim. I choć sobie, moi drodzy, aranżowali większość ich małżeństw, więc nie wychodziły za mężczyznę swoich marzeń. Nie miały tak naprawdę możliwości. Najlepsze, na co mogły liczyć, to jeżeli trafił im się mąż, który był lepszy od ich własnego ojca. Co gorsza, poligamia była legalna dla mężczyzn, a nie dla kobiet. Dla większości kobiet dzieliła się swoimi mężami z innymi żonami. Jeżeli ich mąż był zmęczony, znużony, z jakiegoś powodu rozwodził się i porzucał tą żonę jak zużyte szmaty. Żydówki nie mogły mieć głosu w głosowaniu, nie miały wpływu politycznego. Kobieta również nie mogła być świadkiem w sprawie sądowej. Uważano ją z natury, że ona to jest kłamczucha. Judaizm był surowszy niż prawo Starego Testamentu w odniesieniu do kobiet. Bez porównania. Kobiety zostały zdegradowane do sądu zewnętrznego, na zewnętrznym dziedzińcu synagogi mogły przebywać. Najczęściej nie pozwalano im czytać Pisma Świętego. Najsłynniejszy wówczas rabin powiedział: wolałbym spalić Torę niż uczyć kobiety. Jego komentarze przedstawiały religijność i stosunek w tamtych czasach do kobiet, a więc nie było im wolno recytować rannych modlitw, ani modlić się przy jedzeniu. Było uważane, że one są złonaturalne, za coś złego. Były tolerowane i wykorzystywane głównie do rodzenia dzieci, dla seksu. Istnieje 647 praw w dniach Chrystusa. A pamiętamy, w Starym Testamencie ich jest 217. W
które Bóg nadał narodowi. Prawie 100 z tych praw opracowują saduceusze i faryzeusze przeciwko kobietom. Po prostu oni nienawidzą kobiet. Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł, aby wyzwolić ciemiężonych w świecie, a tymi najbardziej uciskanymi wtedy były kobiety. I kiedy zaczynamy dopiero czytać Ewangelię, z tego punktu, co dzisiaj powiedziałam, z nowej perspektywy rzeczy zaczynają nas zadziwiać. Wtedy nie było legalne, aby nauczać Tory kobiety, bo było to złamaniem prawa. Ale czytamy w Ewangelii Łukasza 10 rozdziale 38 do 42 wersetu cudowną historię, którą słyszałyśmy wiele razy. Że do pewnej wioski wstępuje Jezus, a niewiasta imieniem Marta przyjmuje go do domu i ma siostrę o imieniu Maria. Maria siada u stóp Pana Jezusa i słucha tego, co on naucza. Marta krząta się wokoło różnej posługi. A przystąpiwszy mówi: Panie, czy Ty nie dbasz o to, że siostra pozostawiła mnie samą, abym pełniła tą posługę? Marta myśli, tak jak kobiety w tamtym czasie. Ma przygotować posiłek. Powiedz jej, Jezus, żeby ona mi pomogła. A Jezus mówi: Marto, Marto, czemu Ty się troszczysz i czemu kłopoczysz o tak wiele rzeczy? Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I to jest wielkie zaskoczenie. Pan Jezus nie stoi za sposobem myślenia Marty, która działa biało-czarno, myśli. Marta robi, co kobiety zawsze robiły, zgodnie z prawem. Zachowuje się jak judaicka Żydówka. Ale Maria robi coś innego. Coś, co jest wtedy nielegalne. Uczy się u stóp Pana Jezusa. Maria i Marta są siostrami. Marta zawsze zła na wszystko. Pokazuje zewnętrznie, że wypełnia prawo. Ale czy ona w środku naprawdę jest szczęśliwa? Szczęśliwy jest naprawdę człowiek, cały czas dzisiaj mówimy, który jest blisko Boga. Amen. Maria płacze, kiedy słucha, jak Jezus naucza, jest bardzo wrażliwa. Ona, Marta, wydaje się, że jest osobą okej, że ona jest sprawiedliwa. Że mówi: słuchaj, ja jestem zapracowaną kobietą. Ja robię tutaj całą pracę. Powiedz jej, aby mi przyszła i pomogła. Ale Jezus mówi, parafrazując: Marto, parafrazując, ty myślisz, że to, co ty robisz, to jest właściwa rzecz, bo 400 lat był trening. I uczono was tego, co uczono. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Maria wybrała dobrą cząstkę. Chodź tutaj do nas, usiądź z nami. Ja też ciebie chcę nauczyć. Marta politycznie poprawna, Maria natomiast robi to, czego nie powinna robić kobieta. Ale Jezus zaczyna uczyć i Martę, i Marię. I wtedy czytamy dalej w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, że nagle zachorował bardzo śmiertelnie Łazarz, ich brat z Betanii. Czytamy: miasteczka Marii i Marty u jej siostry. Zapytasz dzisiaj, dlaczego jest napisane, że to było miasteczko Marii i Marty? Zawsze uwzględniano tutaj mężczyzn, kiedy nazywano, kogo to jest miasteczko. Ale to było świadome, to co jest napisane w Ewangeliach. Jezus cały czas chce zwracać uwagę na kobiety. Jezus naucza tłumy i jest napisane, że było 5000 mężczyzn, kobiet i dzieci. A zawsze czytamy, że było 5000 mężczyzn. Tak naprawdę pisarze Ewangelii chcieli podkreślić, aby zrozumieli coś, czego nie było do dzisiaj. Chcieli wyróżnić każdą kobietę, która była tam obecna, która słuchała Jezusa. I Jezus z tego był mega zadowolony, że kobiety słuchają Go, uczą się. Jezus, ewangeliści chcieli pokazać, że wszędzie nauczał kobiet,
których 400 lat nie uczono, nie czytano i nie uczono Tory. Przychodzą kobiety na spotkanie Jezusa. On je publicznie naucza, czują się uhonorowane wreszcie. I to nie jest tajemnicą, że to jest nielegalne, ale Jezus decyduje się to robić. Jezus przełamuje wszelkie bariery. I tutaj toczy się ciągle wojna kulturowa. Jezus, jest napisane, przyszedł uwolnić jeńców, a najbardziej zniewolone były wtedy kobiety. Ewangeliści zaczynają opowiadać historię, a ty uważasz i zauważasz, że są to historie o kobietach. Bo Bóg cały czas chce coś przekazać. I dzisiaj Bóg się nie zmienia, jest ten sam na wieki. On cały czas chce przez służbę kobiet, które wiernie Go naśladują. Chce coś przekazać. On przez każde słowo, które jest głoszone w objawieniu Ducha Bożego, chce coś nam przekazać. Ale czy my jesteśmy gotowi słuchać tego, co Bóg dzisiaj mówi do zboru? Amen. Naprawdę moje serce zostało pocieszone. Mężczyzna jest chory śmiertelnie. Wioska nazwana jest ich imieniem. Pamiętamy, że kobiety w tym czasie niczego nie mogły posiadać, więc to jest nad wyraz rewolucja, że nazywają to imieniem Marii Marty. I mówią, że wioska jest z tego tytułu słynna. Ale Łazarz tam również mieszkał, ale o nim nie mówi się. I wtedy, moi drodzy, jest napisane, że Jezus w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, miłował Marię, Martę, ale też jest napisane i Łazarza na końcu. Jezus znowu wymienia Martę i Marię jako pierwsze, że ich miłuje, a potem Łazarza. Moi drodzy, taka kolejność nigdy nie była brana wcześniej pod uwagę. Co to znaczy? Że Jezus respektuje kobiety. W tym objawia się Jego miłość, w respekcie też dla kobiety. Wobec tego, jak możemy teraz respektować Jezusa, jeżeli nie respektujemy kobiet? A Jezus, kiedy to usłyszał, że On jest chory, to powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A ponieważ On miłował Marię i Martę, i siostrę, i Łazarza, On przyszedł, aby dokonać tego cudu. Bóg miał swój wspaniały plan. Od razu nie przyszedł, bo wiedział, jaki jest stosunek sadyceuszy i faryzeuszy do Niego. Więc chciał tego uniknąć. A z drugiej strony chciał, aby Bóg bardziej się uwielbił niż przez uzdrowienie, ale przez powołanie na nowo do życia Łazarza. Amen. Ale Marta z Marią tego nie rozumiała, szczególnie Marta, taka sprawiedliwa. Ona nie mogła sobie z tym dać sprawy. Dlaczego kochający Jezus Łazarza nie przychodzi od razu? I tutaj ona wychodzi naprzeciw Jezusa i mówi, Panie, gdybyś tu był, on by nie umarł, mój brat. Ale Jezus przybył 2 dni później. Nie śmiał. 4 dni już przebywał Łazarz w grobie. A przecież to było blisko, w odległości niecałe 3 kilometry. Ludzie kochali Łazarza i wielu ludzi z Jerozolimy przyszło do Marii i Marty. Po pierwsze, aby uhonorować Łazarza, ale też okazać współczucie po stracie brata. Ale Maria pozostaje w domu. A Marta mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat nie by umarł. Moi drodzy, nie może sobie z tym poradzić. Jest pełna żalu, rozczarowania w stosunku do Boga i frustracji. Dlaczego on się spóźnił 2 dni? Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. I rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie twój brat.
Ona mówi, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. A Jezus do niej mówi, ja jestem zmartwychwstanie i żywą. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy ty wierzysz w to? Od kogo usłyszała Marta o zmartwychwstaniu? Usłyszała od Jezusa. Bo on nauczał Marię i Martę. Ona może być jedną z nielicznych, która w ogóle wie cokolwiek o zmartwychwstaniu. Ona uwierzyła, że jest zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. I dalej czytamy, że ona jednak mimo wolnie swojej sprawiedliwości ludzkiej myśli, to nie musiało się wydarzyć, żeby brat umarł, bo gdyby Jezus tu był, on by nie umarł. Moi drodzy, była w pewnym sensie zła na Boga, ale Maria również mówi, Panie, gdybyś tu był, brat by nie umarł, ale nie jest na zła na Jezusa, ale jest zraniona z powodu, że on umarł. Ona wierzy, że Jezus jest w stanie wskrzesić Łazarza w jednej chwili, ponieważ ona ma z nim relację. Ona spędzała z nim czas u jego stóp. Przez słowo, które głosił, ona go bardziej poznawała. I kiedy on zobaczył te płaczące kobiety i tłum, zbudziło się w nim poczucie współczucia. Jezus zaczyna płakać. Jezus rozumie i widzi kobiety w ich potrzebie. Wiecie, że płakać dla mężczyzny to nie było legalne w tamtym czasie. Ale Jezus płacze. Jezus pokazuje, że jest Bogiem współczującym, przeżywającym ból i cierpienie każdej kobiety. Jest mężczyzną, który żyje też, moi drodzy, współczuciem, a nie pychą. Nie pokazuje twardziela. Marta znów służy. Ona lubi coś robić. Ale Marta, Maria, siedzi u nóg Pana Jezusa. I my widzimy znowu tą historię, moi drodzy, o Marii Magdalenie, której powiedziałam w pierwszej części. Jezus nie powstrzymuje jej, kiedy ona ociera swoimi włosami ich nóg i łzami umywa stopy. Jezus mówi, nie spekulujcie już, parafrazuję, do mężczyzn. To, co ona dla mnie dzisiaj robi, będzie wspominane na każdym miejscu, gdzie będzie mówiona Ewangelia. Co on robi? On mówi, to mi się mega podoba, co ona robi teraz. Wy spróbujcie być tacy, jaka ona jest. Chcę pokazać, że kobieta też może być wzorem Bożego serca. Serca sługi dla samego Boga, amen, i innych. Ona wydała ogromne sumy, czyli jest kobietą, która jest gotowa na poświęcenie dla sprawy Bożej, dla Chrystusa. Teraz widzimy, moi drodzy, że Bóg ją podnosi publicznie. Moi drodzy, faryzeusze nigdy nie przepadali za kobietami. Ale Pan Jezus chce przemawiać do ich serc. Pan Jezus chce widzieć przemienione serca mężczyzn, którzy zaczną patrzeć Jego oczami, Jego sercem na kobiety. Jezus mówi, widzisz tę kobietę? Wyście żadnego z tych praw nie wykonali. Zbudowaliście 647 praw. Złamaliście wiele dzisiaj praw, a ona przyszła, umyła mi nogi, wypełniając prawo. Ale ona zrobiła to z miłości do mnie. A wy, znając mnie, nie uczyniliście nic z tych rzeczy, które sami nałożyliście w prawie. Dlatego nie bądźcie wściekli,
że ona przyszła i robi szalone rzeczy dla mnie, bo czuje się przeze mnie doceniona. Jezus narodził się z kobiety, która nie była zamężna. Tylko raz w świecie się to stało, że Duch Święty stąpił na kobietę. Prawdopodobnie większość nie wierzyło w tego. Faryzeusze i Sadeusze mówili Jezusowi, że nie urodzili się z rozpusty tak jak On. On w tamtych czasach, my widzimy, że cudzołożnice były kamienowane poza miastem. Były winne rozpusty. One były winne śmierci. Ale cudzołożą dwie osoby. Mężczyzna nigdy nie ponosił konsekwencji tego. Maria nie była ukamienowana ze względu na reputację jako kobiety. Moi drodzy, kobiety, które spotykały się z Marią, mówią Matce Jezusa, miały reputację, bo Jezus pokazuje, że wyrasta w domu z kobietami, które miały u Niego reputację. I teraz znowu wracając do 8 rozdziału Jana, gdzie przyprowadzono kobietę, aby ją ukamienować, złapaną na cudzołóstwie. Nikomu nawet nie przychodzi do głowy, żeby przyprowadzić drugiego winowajcę. Bo przecież ktoś z nią obcował. A potem Pan Jezus spotyka się z Samarytanką. I mówi do niej, a ona mówi, Panie, Ty jesteś Żydem, Ty prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Przecież Żydzi obcują nie obcują z Samarytanami. Ty nie powinieneś ze mną publicznie rozmawiać. To było wtedy nielegalne. Ale Jezus do niej przemówił, żebyś Ty wiedziała, kto ja jestem. I prosiłabyś mnie o wodę, ja bym Ci dał wody rzeki żywej, która ma moc stać się źródłem wytruskującym z Twojego życia. On ją naucza. Naucza Samarytankę kobiety. Ona mówi, to Panie, to ja już wiem, to daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła, by czerpać tej wody. Samarytanka, która od razu wskazuje, że on jest Żydem, mężczyzną. Ona jest we wszystkim mądra, bo zobaczyła jednak mimo wszystko w Jezusie kogoś, kto jej rozumie, jej sytuację i potrzeby. Bo on do niej mówi, idź i zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A ona mówi, ja nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża, bo miałaś 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Wszyscy myślą, że Jezus mówi o niemoralności kobiety. Ale kobiety w tym momencie nie rozwodziły się z mężczyznami. To mężczyźni rozwodzili się z kobietami. To mężczyźni porzucali kobiety. To jest tak, jakby Jezus chciał do niej powiedzieć, ty, ja wiem, że 5 mężczyzn cię porzuciło jak śmiecia, a ten, z którym się nie ożeniłaś, jest z tobą. Nie ożenił się z tobą, jest z tobą. Ale nie chce się ożenić. Nie chce wziąć odpowiedzialności. On doskonale rozumiał, że zawsze była odrzucana przez mężczyzn. Ale pokazał jej jedną ważną rzecz, że on jej nie odrzuca. I ona mówi, to ty jesteś prorok. I ona biegnie. I ona oznajmia, że prawdziwie jest prorokiem, bo powiedział to, co jest w jej sercu. I mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, to nie, że, czy to nie jest Chrystus? Ale Jezus ją uczy, Samarytank, że przychodzi czas, niewiasto, godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to znamy, to znamy. Ale nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec taki szuka. Uczy Samarytankę. Uczy. I mówi, że kiedy my chcemy naprawdę uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie,
to on podkreśla po tym, kiedy uczy kobietę. Żeby móc to robić, my potrzebujemy uznać kobiety w służbie tak, jak uznaje Jezus. Amen. My potrzebujemy im dać drogę do tego, aby one mogły słuchać i mówić to, co Bóg do nich mówi. Duch Boży mi powiedział pewnego dnia: popatrz, Mario, popatrz i weź to objawienie. Pełne objawienie w duchu i prawdzie uwielbienia przyjdzie, kiedy przyjdzie objawienie do ciała Chrystusa, że nie ma mężczyzny ani kobiety na mnie. To bardzo dotknęło mojego serca. Ponieważ Jezus jest prawdą. I ciało Chrystusa powinno żyć w prawdzie. Bo prawda, ona nas uwalnia, ona nas uświęca. A Jezus przyjdzie po święty Kościół, czysty bez mazy. A kiedy Jezus idzie z matką na wesele, zabraknie wina. Jezus mówi, że róbcie to, co Jezus mówi, że robi to, co każe mu ojciec. A matka mówi do Jezusa: skończyło się wino, synu. A Jezus mówi: ja nie mam nic z tym wspólnego. To nie jest jego czas. A matka mówi: zrób wino. I on robi to, co mówi mama. I my widzimy następne przypowieści. O owcy, która się zgubiła, idzie za nią Jezus. 99 owiec prezentuje faryzeusze, którzy myślą, że oni są tacy sprawiedliwi. A jedna owca jest grzesznikiem. A właśnie za tą jedną zgubioną poszedł Bóg. Więc on mówi dzisiaj do faryzeuszy: wy myślicie, że jesteście sprawiedliwi, a Bóg troszczy się o tą jedną. Bóg przyszedł, aby wyzwolić grzeszników. Amen. A potem my widzimy historię o zgubionej monecie. Kobieta zgubiła monetę i zaczęła szukać jej wszędzie. I zawołała sąsiadów, aby pomogli jej szukać. I kiedy w końcu ją znaleźli, ona nie cieszyła się z pieniędzy, które miała, ale cieszyła z tej jednej, którą zgubiła i odnalazła. A kto jest tą monetą, która się zgubiła? Jest nią grzesznik. A kto jest pieniędzmi, które miała? To faryzeusze. A kto jest kobietą, która zgubiła monetę? Jest nią sam Bóg. I w ten sposób powiedział do faryzeuszy, że Bóg jest jak kobieta, która wyszła szukać tej jednej zagubionej. A czy rozumiemy historię krwotokiem kobiety, która dotyka szat Jezusa? Kobiety w cyklu menstruacyjnym nie mogły się zbliżać, były uważane za nieczyste, nie mogły opuszczać domu, chyba że to był poważny powód. A gdy wychodziły z domu, musiały krzyczeć: nieczysta, nieczysta. Wyobrażasz sobie, jak taka kobieta mogła się czuć? Jaki wstyd w nią wchodził? I w ten sposób faryzeusze przez takie prawo chcieli upokorzyć kobietę. A ta kobieta przez cały czas była chora, miała menstruację bez przerwy od lat. Próbowała pomocy u lekarzy, u wszystkich. I zdesperowana wychodzi z domu, przedziera się przez tłum. Nielegalnie, nie krzyczy. Robi to nielegalnie, bo nie krzyczy, że jest nieczysta. Ukradkiem dotyka się szaty Jezusa. Wychodzi z niego moc. Jezus wie dokładnie, co się dzieje, ale pyta się, kto to był. Nie chce, aby kobieta wymknęła się i uciekła, ale chce wszystkim, żeby powiedziała, co się wydarzyło. I chce pokazać wszystkim, jak ceni kobiety, że one nie są nieczyste. Że krew Jezusa Chrystusa nas usprawiedliwia. Amen. Jezus w ten sposób cały czas wzmacnia pozycję kobiety w społeczeństwie. A Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Obraz, który uczynił to mężczyznę i kobietę. To znaczy, że trzeba mężczyzny i kobiety, aby prezentować bóstwo Boga. Bóg stał się Adamem i Ewą, mężczyzną i kobietą. Kiedy uciskamy kobiety, nie będziemy mieć całkowitego objawienia i wiedzy o Bogu, ponieważ Bóg nie jest mężczyzną, ale mężczyzną i kobietą, bo na taki obraz jesteśmy stworzeni. Judaiści wierzyli, że mężczyzna został stworzony na obraz Boga, ale nie wierzyli, że kobieta.
Ale kto był zaangażowany w ukrzyżowanie Jezusa? Ani jedna osoba, kobieta, nie miała w tym udziału. To mężczyzna zdradził Jezusa, żołnierze go aresztowali, faryzeusze oskarżyli, Piłot i Herod go osądzili, rzymski setnik skazał go przybić do krzyża, więzień, który go przeklął i żołnierze, to mężczyźni, którzy grali o jego szaty, strażnicy, którzy go wyśmiewali, to mężczyźni. Ale to kobieta w domu Szymona wylała na jego ciało perfumy, aby przygotować go do pochówku. Również żona Piłata, której Bóg dał sen, próbowała przekonać męża, aby uwolniła Chrystusa. To kobiety zostały w ciemną noc, gdy został pochowany, siedziały pogrążone w żałobie. To kobiety zdumiały mężczyzn, gdy to on ukazał się najpierw im. Jest napisane w Łukasza 24, nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas, były wcześniej rano przy grobie. Jezus mówi do uczniów 3,5 roku, że umrze i trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale oni tego nie załapali. Mówił im, że zostanie ukrzyżowany i trzeciego dnia wstanie z martwych. Byli w świątyni, gdy nauczał. Wyszedł stamtąd i mówił, że zburzy tę świątynię w 3 dni i zbuduje, bo miał powstać z martwych, ale oni tego nie załapali. Ale kiedy Jezus umiera, są 3 kobiety, Piotr i Jan. I ostateczne słowa Jezusa przed oddaniem ducha mówiły: Janie, to jest teraz twoja matka, nią się zaopiekuj. Zajmij się moją matką. Jezus zawsze miał baczenie na kobiety. Kiedy umarł, włożyli go do grobu, po 3 dniach zmartwychwstał. Ilu uczniów przyszło do grobu? 0. Ile ich było? 11. Bo jeden się powiesił. Ale kto przyszedł do grobu? Maria, która jest wrażliwa, która widzi odwalony kamień od grobowca, a Jezus odszedł, a anioł mówi do nich, że Jego już tu nie ma, zmartwychwstał. Maria tak podekscytowana, że biegnie do domu, gdzie jest ciągle 11 uczniów. Doniosła o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Jest 3 dzień. Ile uczniów poszło to sprawdzić? Piotr i Jan, tak przy okazji. A ciągle słyszymy, że kobiety nie są wystarczająco mądre. Że są zbyt emocjonalne. Nie są tak uduchowione jak mężczyźni. Żeby mieć służbę w kościele i pełnić funkcję starszych. A tak naprawdę tylko kobieta sprawdziła 3 dnia, że on zmartwychwstał. W moim życiu przeszłam wszystkie służby. Budowałam kościoły, co jest związane z apostolstwem. Byłam w starszym zboru jako kobieta. Jestem ordynowana w służbie proroczej i nauczyciel Słowa Bożego. Jestem pastorem. Ostatnia ordynacja na moją służbę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg chce burzyć to, że kobiety nie mogą pewnych rzeczy w Kościele robić. Ale my potrzebujemy dać Duchowi Świętemu przestrzeń, aby działał w kim chce i przez kogo chce. Amen. Amen. Dawniej kobiety nie znały Słowa Bożego. I badały je, moi drodzy. I nie mogły je badać. Potem przyszedł Jezus, one zaczęły znać i badały je. I dzisiaj my widzimy, że są 3 grupy listów, których Biblia właściwie, do których Biblia przemawia. Grupy liderów. Żydzi, Rzymianie i Grecy. Moi drodzy, 3 grupy, które w jaki sposób mają związek i w jaki mają związek z kobietami. Żydzi uciskali kobiety. Rzymianie również nie dawali kobietom władz, ale pozwalali kobietom posiadać chociaż domy, jeśli były zamężne i być świadkami w sprawach sądowych. Nie uciskali ich tak jak Żydzi. A co Grecy robili z kobietami? Grecy to czynili kobiety boginiami. List do Tesaloniczan był pisany do bogini Tesaloniczan. On był pisany do konkretnego miasta, gdzie boginią była kobieta. A listy do Efezjan, Koryntian, Tesaloniczan miały wspólną cel.
Wszystkie to były greckie miasta, gdzie bogami tych miast była bogini kobieta. Dlatego możemy wnioskować, że w tych miastach rządziły kobiety. I Paweł pisał sprostowanie do tych miast, gdzie rządziły kobiety. Ale nie pisał na przykład sprostowania do Rzymu czy Hebrajczyków, gdzie rządzili mężczyźni. Gdyż z nimi nie rozmawiał o roli kobiet. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. I pamiętam ten dzień, kiedy przed wystąpieniem w zborach białoruskich, kiedy miałam rozmowę, kiedy poszłam do parku, nagle zobaczyłam postać, to był Jezus. Byłam sparaliżowana. Niesamowita bojaźń spłynęła na mnie. Był bardzo daleko. Postać nie była wyraźna. Ale oślepiające światło dotknęło mnie, że nie mogłam otworzyć oczu. Dalej, aby na niego patrzeć, i usłyszałam głos. Nie masz mężczyzny ani kobiety we mnie. Jeśli ja ciebie wybrałem, nikt nie ma prawa cię odwołać, tylko ja sam. Bo właśnie tego razu postanowiłam, że kiedy wyjadę na misję na Ukrainę i Białoruś, to przestanę nauczać, przestanę głosić w kościele. A ponieważ nie byłam powołana do służby dziecięcej, pomyślałam, że jak dadzą mi możliwość, to będę się modlić. Ale to było tak uwalniające, że w jednym momencie Bóg zmienił moje myślenie. Przyszła trwoga, bojaźń do Boga. A co będzie, jeżeli ja nie będę robić tego, co chce Bóg? Kiedy nie będę w Jego woli. I to do dzisiaj mi towarzyszy, że kiedy słyszę różne opinie i uwagi, ja wiem, ja mam to objawione, ja mam to powiedziane. Każdy z nas przez samego Pana odpowie za swoje życie przed Bogiem. Jezus cały czas podkreśla rolę kobiet. Robił to 2000 lat temu, ale On się nie zmienił. On przyjdzie po oblubienicę. Popatrzcie, Kościół jest rodzajem żeńskim. Po co? Aby nas zaślubić razem z Nim na wesele baranka. Ale kto nie ma czystej szaty, tam się nie dostanie. Możemy powiedzieć, ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Możemy powiedzieć, ja nie wiem pewnych rzeczy. Możemy powiedzieć, ja tak uważam. Ale bądźmy ostrożni w osądzie, w krytyce i ocenie rzeczy, które może się okazać, że walczymy z samym Bogiem. Jezus chce uhonorować kobiety na tym terenie. Chce dzisiaj was uhonorować i zachęcić was. Jeśli masz w sercu, z pozycji serca usługiwać braciom i siostrom, tym darem łaski, którym jesteś obdarowana, tą Bożą mądrością, tym słowem wiedzy, tym darem nauczania, tym darem rozróżniania, Bóg chce to uwolnić przez ciebie. I pozwolić Duchowi Świętemu, aby działał przez ciebie. Bo chce, abyśmy usługiwały z pozycji uniżenia, z pozycji serca sługi i nigdy nie wynosiły się nad mężów ani nad mężczyzn. Bo jest to coś, co jest dane nam od Boga jako dar Boży, co trzeba bardzo ostrożnie w tym poruszać się. Trzeba bardzo pielęgnować i modlić się o to. Jezus przyszedł nie, aby Mu służono, ale by służyć innym. Nasze posługiwanie nie ma być tym, co nas wynosi, ale ma być tym, co podnosi, buduje, wzmacnia innych.
Więc Bóg chce, żebyś dzisiaj patrzył na służbę w ciele Chrystusa z pozycji serca Boga, ale też działał z pozycji Bożego serca w życiu zboru. Jego serce jest otwarte. Ono było otwarte na Marię, która przyszła i pochyliła się płacząc, kiedy Duch Boży jej objawia, że to jest jej nauczyciel, rabuni. Rabuni. Rzekł, kiedy rzekł do niej Jezus, dlaczego ty płaczesz, niewiasto? Kogo ty szukasz? A ona mówi, Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. A on odezwał się do niej, Mario. Ona obróciła się. I przyszło objawienie, że to jest on. Zmartwychwstały, uwielbiony Jezus. Amen. Ona powiedziała, rabuni, nauczycielu. Teraz jest czas, abyśmy podziękowali za Jezusa Chrystusa i za Jego ciało, bez względu na to, co przechodziłaś w tym ciele. Może nigdy nie dano ci możliwości do usługiwania. Może żyłaś w lęku i obawie, że będziesz w sprzeczności ze Słowem Bożym, z Bogiem i Kościołem. Ale jest czas zapytać się Boga. Panie, do czego mnie powołałeś? Panie, co chcesz, abym ja robiła w ciele Chrystusa? Ponieważ w ciele Chrystusa nie ma żadnego nieużytecznego naczynia. Bóg powiedział, że od naszego posłuszeństwa i oddania będzie zależało, czy będziesz naczyniem do zaszczytnych celów, czy nie. Ale każde naczynie jest do usługiwania, bo krew kropiła na każdą z nas. A on mówi do niej, nie dotykaj mnie jeszcze, bo nie wstąpiłem do Ojca. Ale on mówi dzisiaj do nas, ci, którzy uwierzyli, wytrwali we mnie. Oni zasiądą po prawicy Ojca, taki jak i ja zasiadłem. Amen. Ci, którzy wierzą we mnie, i ci, którzy chcą dobrowolnie mnie naśladować. Ja okażę im łaskę i przychylność, aby ich posługiwanie było skuteczne i jeszcze bardziej owocne. Bo Jezus widzi i patrzy na serce dzisiaj każdej z nas. Możemy się pochylić. Panie Jezu, jest wiele rzeczy dla człowieka niezrozumiałych i nasze poznanie nadal pozostaje cząstkowe. Poznamy wtedy, kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz w Jeruzalem niebiański. Ale Panie, Ty dzisiaj do nas mówisz, że jest przeznaczenie do naszego życia, jest powołanie nad naszym życiem. Dlatego, Panie, ja dzisiaj mówię do każdego serca, które pragnie to przyjąć, pragnie to wziąć, pragnie się w tym rozwijać, pragnie w tym żyć i wydawać owoce na chwałę Jezusa. Panie, bez względu na to, jaki to jest dar, ale żeby był to dar, który jest wybrany przez Ciebie dla nich. Panie, ja proszę Cię, przekonaj do końca ich serca i uwolnij, Panie, z tego błędnego rozumowania, z tego, co wiele razy słyszały, gdy były mówione rzeczy, które im zabraniały pewnej posługi w Kościele. Ale niech Duch Boży powołuje zgodnie z myślą Chrystusową. Niech Jezus, Boże, który powołuje służby, niech teraz, Boże, dotknie życia każdego i weźmie to życie do miejsca,
przeznaczenia i pomoże wejść w to przeznaczenie, aby każda z nich mogła dzisiaj powiedzieć: jestem spełniona w Jego miłości, jestem spełniona w mojej rodzinie przez Jego miłość, ale jestem spełnioną kobietą w Kościele. I niech tak się stanie. Amen. 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 Chcę bardzo podziękować. To było mega. Bez komentarza. Po prostu nie dodam ani słowa. Powiem tak. Bardzo dziękuję za ten czas, za to, że Maria podzieliła się, nie tylko Maria i Marzanna, dobrze? Joanna z nami tym świadectwem, tym słowem. Bardzo dziękuję, jestem wzruszona i bardzo głębokie to było słowo, przynajmniej ja to wzięłam i biorę. Kochane, teraz wierzę, że to jest też taki moment, że będziemy chciały mieć ten czas, gdzie Maria będzie nam usługiwała taką modlitwą, siostra i Marzanna też, jak tu będzie. Nie wiem, w jaki sposób, Mario, to już, czy będziemy podchodzić, może czy... 10 minut przed. Tak, dobrze. Nie, to tutaj my sobie z boku siądziemy i osoby będą podchodzić. Dobra, no właśnie, w ten sposób, bo chodzi o to, żeby zachować pewien taki, organizacyjnie spokój, czyli 10 minut przerwy, kawa, herbata, kto musi, to jedzie, czy nie, ale zapraszam do tego, żeby skorzystać z tego, że jest ktoś, kto chce dzisiaj nas pobłogosławić modlitwą, proroctwem, czym Duch Święty nas będzie chciał dzisiaj pobłogosławić. I mam jeszcze taką prośbę. Ja bym chciała, żeby na początku przyszły osoby, które mają pragnienie służyć, do których Duch Boży mówi, do czego ich powołuje, żeby modlić się o to, aby te wszystkie będziemy modlić się bariery i prorokować do ich życia, żeby to się mogło rozwinąć i do czego tak naprawdę są powołane. Amen. Amen. I jeszcze mam jedną taką prośbę techniczną, bo są, wiem, że kobiety, które mają małe dzieci, wiem, że jak gdyby one pierwsze potrzebują wyjść, to żeby one też później, najpierw tamte osoby, ale żeby one też podeszły, a potem my, które możemy trochę dłużej zostać. To zapraszam na kawę, herbatę, przerwa, a potem... Tak, 10 minut. I przypominam, dać serca, puszeczka, kobieta z Bogiem. Osoby mogą być w różnych miejscach. Tak. Nie muszą być. No, gdzie... To już jest tak... Dajemy sobie taką wolność teraz do tego.